Cześć, cześć, witam Was na czwartym spotkaniu z naszego cyklu spotkań wokół kampanii Ty też tak masz. Dzisiejszy nasz temat to ciało, pozytywność i na ten temat będziemy sobie rozmawiać z Ulą Chowaniec, czyli autorką bloga galantalala.pl i Emilią Wiśniewską, prezeską zarządu Fundacji Transfuzja. A zanim przejdziemy do, mam nadzieję, tak się nastawiam, do bardzo ciekawej i być może burzliwej rozmowy, zapraszam Was na premierę czwartej już animacji w temacie ciało, pozytywność. Zapraszam. Dzień dobry, w czym mogę Pani pomóc? Dzień dobry, przyszłam się porozglądać i jeszcze się zastanawiam. Oczywiście. A może zaproponuje Pani coś z bielizny modelującej? Myślałam bardziej o czymś takim. Wie Pani co, ja myślę, że w tej bieliźnie to nie będzie Pani zbyt korzystnie wyglądać. Polecałabym przymierzyć ten model, on bardzo fajnie wysmukla. I jak ja go zakładam, to od razu jestem bardziej pewna siebie. A czy ten fason jest w większych rozmiarach? No, i oczywiście mogę to dla Pani sprawdzić, ale uprzedzam, że nie będzie Pani w tym zbyt dobrze. Takie rzeczy lepiej prezentują się na szczuplejszych dziewczynach. Ty też tak masz? Uczy się nas, że bez uznania innych nie będziemy atrakcyjne. Mamy tego dość. Mam nadzieję, że animacja Wam się podobała. Zapraszam jak za każdym razem do myślenia komentarzy, do zadawania pytań naszym gościniom również. A tymczasem, no właśnie, dziewczyny, czy Wy też tak macie? I czy inni wiedzą lepiej, jak powinniście wyglądać, w co powinniście się ubierać? Ja powiedziałabym, nie wszystkie naraz. Nie wszystkie naraz. Jesteśmy takie grzeczne, że sobie dajemy nawzajem przestrzeń do mówienia. No dla mnie to jest story of my life, historia mojego życia, to co jest pokazane w tej animacji, bo dokładnie to mi się przydarza, kiedy wchodzę do sklepu, że pierwszą propozycją, jaką dostaję, to są gumowe rajty, więc totalnie tak, totalnie się z tym utożsamiam i rzeczywiście, no jako osoba gruba bardzo to odczuwam, że wszyscy lepiej wiedzą, jak powinnam wyglądać, jak powinnam się ubierać, co powinnam robić z sobą, jak powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, jak powinnam żyć, jak powinno mnie nie być w internecie i tak dalej. Bądź sobie gruba, ale w domu, jak nikt nie patrzy. W piwnicy najlepiej. O, totalnie. Emilia, a jak jest u Ciebie? Ja z kolei jakoś tej animacji wcześniej, teraz ją oglądając, niby nie brałam do siebie, ale tak jak się zastanawiam po Twoim pytaniu, to tak myślę, że tak, jestem coś dla mnie. To znaczy może niekoniecznie z kontekstu takich sytuacji, chociaż takie sytuacje też są dla mnie stresujące na zasadzie, że okej, jestem osobą trans, więc jak już wchodzę do sklepu z ciuchami, to kiedyś zwykłam się przemykać po kątach, teraz może to dla mnie trochę inaczej wygląda, po prostu omijam obsługę. Natomiast w życiu codziennym, no, sama jakby bardzo mocno, powiedzmy, dbając o to, jakich ludzi chcę mieć w swoim życiu, zapewniłam sobie otoczenie najbliższe, takie, od którego nie słyszę takich komentarzy. Chociaż to też oznaczało wycinanie ludzi czasem bardzo bliskich. Nie tylko z tego powodu oczywiście, natomiast dla mnie to słyszenie czegoś takiego, takich wskazań na temat tego, co ja powinnam wyglądać, co powinnam w swoim wyglądzie zmienić, albo też takich komentarzy na temat tego, co w moim wyglądzie jest dobre, tylko ja wcale tego za dobre nie uważam i wcale tego nie chcę mieć, to jest rzecz, którą bardzo źle znoszę. Jesteście też obie na aktywne się rzeczy w internecie. Czy macie wrażenie, że ludzie mają jakąś taką niepowstrzymaną potrzebę komentowania? Poza tym, że komentowania wszystkiego, ale też komentowania ciała, komentowania wyglądu, ubioru, generalnie jakichś wszystkich wyborów tak naprawdę związanych z ciałem i też z waszymi ciałami?
Mam trochę takie wrażenie, jak czytam sobie dyskusje różne i one dotyczą nie tylko ciał pozytywności, bo tam, gdzie się rozmawia o ciele, tam te oceny się prędzej czy później pojawiają, szczególnie podkreślam, już mówię z perspektywy osoby grubej, to jakby te uwagi w tych przestrzeniach, w których trwają dyskusje o ciele, są oczywiście niezbyt mile widziane, ale do pewnego stopnia można na nich polegać, że się pojawią prędzej czy później. Natomiast z ciekawością dużą się przyglądam temu, że komentarze na temat wyglądu ciała pojawiają się nawet w takich okolicznościach dyskusji, które w ogóle o ciele nie są. I one niestety pojawiają się w bardzo różnych grupach, również w mojej bańce, bo osoby z mojej lewicowej banieczki również popełniają takie komentarze pod adresem tego, że na przykład a to Dudzie się przytyło, a to ktoś tam wygląda nie tak jak trzeba, a to kilka lat temu internet obiegało zdjęcie Beaty Szydło, prawdopodobnie fotomontaż, jak sobie tam w kostiumie kąpielowym, w bikini trawnik kosi. I oczywiście to wszystko okraszone było niewybrednymi komentarzami na temat wyglądu tych osób. I to mnie, to jest w ogóle niesamowite, jak bardzo ludzie sobie pozwalają, w sensie jak zastanawiam się, czy to wynika z tego, że sądzą, że są dowcipni, czy o co chodzi, czy że trzeba udowodnić swoją spostrzegawczość w tym internecie, że o Jezu, pa, ale gruba, w sensie, że ja mam lustro i wiem, że jestem gruba, już jestem gruba ładnych kilka lat. Przerażające to jest, nie? Że niezależnie od tematu, te wycieczki się pojawiają. Wiesz, w przypadku na pewno części polityczek, jakby my mamy za co je krytykować. Jakby tam jest cała lista rzeczy, które możemy o nich powiedzieć. I to wcale nie jest fryzura ani gust odzieżowy, nie? Tak, tak. Jakby zupełnie nic nie trzeba mówić o wyglądzie, czy nie wiem, o zachowaniach seksualnych domniemanych. W ogóle nie trzeba robić żadnych personalnych wycieczek, żeby wypunktować osoby po prostu bardzo dokładnie. A jednak jest to potrzeba, żeby komentować jeszcze wygląd, nie? Ja też sobie myślę o tym, że no jakby mało jest tak naprawdę, nazwijmy to, no tak, wszyscy o tym mówicie, no to jest jakieś, jakby po co komentować ten wygląd, skoro na przykład osobom, które tutaj wspominamy, bardzo mocno też działających publicznie w kierunku wykluczania innych, można wytknąć dużo więcej innych rzeczy, a już jak komentować ich wygląd, to okej, jeśli akurat występują w koszulce Red is Bad, to może to jest dobra okazja do skomentowania ich wyglądu, ale to chyba tylko to. Ale też skomentowanie chyba bardziej samej koszulki niż albo tobie się przytyło, albo ona ma jakieś włosy nie takie, nie? Totalnie jakby... tak. No to też jest jakby dużą... Bo jest różnica pomiędzy tym, czy komentujemy, nie wiem, ubranie nieadekwatne do sytuacji, czy komentujemy to, w jaki sposób wygląda czyjeś ciało. No to są w ogóle, jakby są, generalnie w ogóle uważam, że krytyka w internecie, jakby jeśli coś jest moje, no to może zostać moje, w sensie nie mam takiej potrzeby uzewnętrznienia tego niezależnie od tego, czy ona dotyczy tego, jak ktoś się nosi, czy dotyczy tego, jak ktoś wygląda. Wiecie, ja sama jakoś dużo takich komentarzy nie dostaję, może dlatego, że trochę wbrew temu, co ty, Paula, mówisz, w jakimś sensie ja wcale nie jestem za bardzo aktywna w internecie i dosyć starannie, tak kolokwialnie powiem, się kitram, jeśli chodzi o swoje social media. Natomiast faktycznie, ja sama sobie przypominam, że miałam taką historię dosyć przykrą z 2019 przed wyborami, jak kampania przeciw homofobii zrobiła akcję, niech że sobie przypomnę. W tych wyborach głosuję na miłość, tak się oglądam obok, bo mam plakat z tej akcji ze sobą. I tam bardzo wiele osób się sfotografowało właśnie w formule, w konwencji takiego plakatu wyborczego. Akurat ja wzbudziłam największe zainteresowanie, negatywne zainteresowanie. I to owszem mnie dosyć mocno przetylało. Też dlatego, że trochę poszłam w czytanie tych komentarzy. Od jakiegoś momentu to było nawet zabawne, bo komentarze dotyczące moich brwi
które bardzo często sobie maluję. Kiedyś na czarno, no wtedy tak, na czarno, teraz na niebiesko. Jakieś komentarze dotyczące wyglądu, wystającego kawałka stanika, wystającego spod koszulki. No było to, było tego dużo, było strasznie głupie, było strasznie denne, było właściwie o niczym. W jakimś sensie, może trochę działało to na zasadzie, że w pewnym sensie się od tego odcięłam, natomiast w ogóle dla mnie to był jakiś kosmos. W ogóle w pewnym sensie nie czytałam tego jako komentarzy na swój temat, bo pochodziły z jakiegoś kompletnego szeolu, wypływały od ludzi, którzy w ogóle mnie nie spotkali, tylko mieli podaną na tacy jakąś jedną moją cechę, czyli transpłciowość, która była przyczynkiem do tego, żeby dowalić. I też trochę wyglądało to tak, że oczywiście rozmawiając wtedy z kampanią przeciw homofobii, zaparłam się, że to zdjęcie ma zostać. W sensie zostać w mediach społecznościowych KPH-u. To ja winszuję tej umiejętności oddzielenia tego od siebie, bo ja akurat spotykam się z tym bardzo często i rzeczywiście to jest tak, mam takie poczucie, że mamy pewnego, każdy z nas ma pewną retencję na takie komentarze i one sobie spływają, ale jednak z czasem ten szlam się gdzieś zbiera i trochę jest tak, że to się kumuluje, że jeżeli kilka razy dziennie dostajesz komentarze, wiadomości na temat tego, jak wyglądasz, na temat swojego domniemanego zdrowia. Oczywiście jakby wspominam tutaj zdrowie, dlatego że jeśli chodzi o grubość, to ono jest w tej takiej świadomości publicznej bardzo mocno połączone z grubością jako cechą fizyczną, więc bardzo często się zdarza, że ludzie się do tego odwołują. I rzeczywiście właściwie tym, co chciałabym powiedzieć, jest to, że te wiadomości, nawet jeśli nie czytamy ich dokładnie, ja mam taką żelazną zasadę, że jeśli gdzieś pojawiam się w jakimś artykule z jakąś wypowiedzią, nie czytam komentarzy po prostu dla swojego dobra, bo jak mi oko spadnie, to potem rzeczywiście to odchorowuje. Ale no, warto mieć świadomość, że te osoby, które komentujemy w internecie, że to są ludzie. I to są ludzie, którzy tak samo jak każdy inny mają swoje kompleksy, mają swoje trudności, mają swoją odporność psychiczną i mają swoje życie prywatne, w którym rozgrywają się różne rzeczy. I to nie jest tak, że jeżeli... Ja bardzo często spotykam się z takim komentarzem, że skoro jestem osobą w cudzysłowie publiczną, i pokazuję w internecie swoje zdjęcia, to powinnam liczyć się z tym, że one będą oceniane i przyjąć każdą krytykę, najlepiej z ucałowaniem pierścienia. Chciałabym poinformować, że wcale tak nie jest. W sensie, że takie komentarze, które nam się wydają niewinne, potrafią trafić na tak zły czas danej osoby, że wyrządzają naprawdę bardzo dużą krzywdę. Bardzo dużą. I rzeczywiście trzeba to mieć na uwadze, że jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma skończoną percepcję. W sensie, że czasami zdarza się rzeczywiście, że po jednym komentarzu wybucham, przestaję być miła, przestaję tłumaczyć, przestaję po prostu banować, mam ochotę naprawdę napisać czystą, piękną, jakąś polską, jakieś słowo zaczynające się na S, a kończące na J, które ostatnio modnie jest, albo takie, które modnie jest gwiazdkować. No bo osiągam po prostu pewien punkt krytyczny w którymś momencie i tak sobie myślę, że to jest też ważne, żeby powiedzieć, że to jest normalne, w sensie, że, to, że mamy prawo do tego, żeby te komentarze o ciele i o naszym wyglądzie nas bolały, mamy prawo sobie z nimi nie radzić, mamy prawo sobie ich nie życzyć i mamy wszelkie prawo używać każdego dostępnego narzędzia, które pozwala nam się tych komentarzy pozbyć, czyli każdego usuwania komentarza, banowania. Facebook jest wspaniały pod tym względem, że mamy te opcje, żeby kogoś zbanować na 12 pokoleń w przód i wstecz. Więc dajmy sobie do tego prawo. Emilia, to by się zdarzało banować za takie komentarze, czy nie wiem, albo na swoim prywatnym profilu, albo na przykład na profilu Transfuzji? Na moim prywatnym to już tak naprawdę dawno nie, bo bardzo strzegę jego, ich, tych profili prywatności. Na transfuzji generalnie trochę podwór tego, co ty, Ula, mówisz, a propos tego, że na przykład nie wiemy, na jaki czas w życiu danej osoby trafimy, to ja sobie tutaj uważam, że okej, no mówimy tutaj o publicznym profilu, tak? Profilu organizacji, która komunikuje swoje działania,
komunikuje, też jakieś inne kwestie dotyczące osób transpłciowych, no i komentarze są od tego, żeby się wypowiedzieć. Natomiast ja trochę też przyjmuję, że jestem odpowiedzialna za to, żeby komentarze były bezpieczniejszą przestrzenią i jestem tutaj dosyć ostra w traktowaniu tego. I na pewno komentarze a propos wyglądu, może akurat nie takie, nie na takie się natykam tutaj, ale absolutnie by leciały bez słowa dyskusji, czy to w ogóle jest coś, co ma zostać jako komentarz. Team moderacja. Tak. Ja też bym chciała odnieść się w ogóle do tego, co ty, Ula, powiedziałaś na temat tematów medycznych, jakie wchodzą przy tematach często ciało pozytywności, dlatego że jakby na każdym tym spotkaniu, przy każdej rozmowie rozpracowujemy jakieś mity i ja tak sobie myślałam, jest mit, który musimy absolutnie rozpracować i to jest promowanie otyłości, bo ja jestem zafascynowana w ogóle tym sformułowaniem i tego, jak głupie jest. Bo tak naprawdę za każdym razem, jak gdzieś pojawia się temat ciała pozytywności w kontekście chociażby tego, no nie wiem, możemy wyglądać jak chcemy, nic wam do tego, to pojawi się tam ktoś w komentarzach, biały rycerz, może rycerz na białym koniu bardziej, który powie, promujecie otyłość, żeby były zarzuty względem dziewuch, promujecie otyłość. Ja bym chciała to podkreślić, jakby jeżeli... Ktoś, jeżeli to jest kwestia medyczna, to zostawmy to lekarzom. Nie da się promować w ogóle takich rzeczy. Kurde, jeżeli patrzymy na otyłość jako na chorobę i jakby w tym kontekście padają takie komentarze. Jakby promujemy też przeziębienia, promujemy ospę, promujemy... Nie, otyłość też nie promujemy i jakby... Ej ludzie, bo mamy lekarzy... i ogarniamy swoje życie sami. No to w ogóle ja prowadzę bloga od 5 lat i to jest od 5 lat niezmiennie jedno z moich ulubionych sformułowań, bo rzeczywiście to jest argument koronny, który w każdej dyskusji o ciele, ale nie tylko, się pojawi prędzej czy później. Mam dosyć świeżo w pamięci nie taką znów dawną grafikę u was, na której były wszystkie postaci kobiece, które były przedstawione, żadna z nich nie była szczupła i post był w ogóle o czymś zupełnie innym, a komentarze dotyczyły tego, że jest promocja otyłości, bo po prostu są babki, które w ogóle nie były grubsze, czy w sensie nie były grube jakoś tak te postacie na tym zdjęciu, a jednak to gdzieś tam ludzi uruchomiło. No co mogę powiedzieć? No, ja promuję otyłość od 5 lat niezmiennie i ciągle mi się wydaje, że mi to nie wychodzi, bo nie wiem, czy kogokolwiek namówiłam, żeby przytył. Ale żarty na bok, oczywiście to w mojej ocenie to jest po prostu brak zrozumienia i brak chęci do podjęcia jakiegoś takiego choćby minimalnego wysiłku do zrozumienia tego, czym jest ciało pozytywność jako ruch społeczny i tego jak głęboko te postulaty ciało pozytywności i grup ancypacji są zakorzenione w sprawiedliwości społecznej, a raczej jej braku. I że to jest bardzo łatwo, ponieważ funkcjonujemy, rodzimy się i funkcjonujemy w kulturze diety, bo kultura, która nas otacza, jest kulturą permanentnej diety i permanentnej fatfobii i na każdym polu po prostu mamy tę fatfobię zinternalizowaną, nawet ja jako osoba, która się tym zajmuje i robi w tym już od 5 lat, ja widzę to u siebie, że to jest tak trudno wykorzenić pewien tryb myślenia, pewne skojarzenia, że z jednej strony wkurzam się na tą promocję otyłości, a z drugiej strony trochę mnie to jednak nie dziwi, że ludzie dokonują takich uproszczeń, no bo nasze mózgi lubią mieć łatwo, nasze mózgi lubią jak jest z górki, jak jest po gładkim i nie trzeba się za bardzo zastanawiać i nie trzeba sobie zadawać pytania, ale właściwie o co chodzi tej ciało pozytywności, ale właściwie dlaczego my tak gardłujemy za tym, żeby grube osoby miały swoją reprezentację. I tutaj trochę dochodzimy z tą reprezentacją i promocją otyłości, dochodzimy do tej sytuacji, w której nie wiem, Polacy, będę mówić o Polakach, bo mam teraz na myśli konkretnie komentarze na polskim Netflixie, na fanpage'u, którzy się zrzymają, że nie mogą istnieć czarne elfy, że to jest w ogóle abominacja, więc no, elfy nie dosyć, że nie istnieją, to jeszcze nie mogą istnieć czarne, więc w ogóle nie istnieją podwójnie, więc w ogóle nikomu się to w głowie nie mieści. Ale my takie dyskusje mamy, nie? Dyskusje na tym poziomie i
Trochę jest tak, że osoba, która nie doświadcza tego braku reprezentacji, która nie jest przyzwyczajona do tego, że widzi w tekstach kultury wokół siebie przekazy o ciałach takich jak jej, w ogóle nie rozumie tego, bo nie doświadcza tego braku w żaden sposób. Nie? I to jest bardzo trudno wytłumaczyć, dlaczego ta promocja otyłości jest tak ważnym elementem tej całej aktywności wokół ciała. Nie? Dlaczego to jest, z jednej strony to jest tak super oczywiste, że powinno być zrozumiałe dla każdego, a z drugiej strony okazuje się, że to jest jedna z tych rzeczy, które najtrudniej zrozumieć. Nie? Że też powiedziałaś, dotknęłaś tutaj tematu zdrowia i tematu lekarzy, którzy niestety też w obchodzeniu się z grubymi osobami mają bardzo wiele za uszami. My jesteśmy teraz w trakcie zbierania historii, my w sensie, ja i Natalia Skoczylas pod banderą naszego podcastu Wingardium Grubiosa zbieramy aktualnie historie grubych osób, które w kontakcie z systemem opieki zdrowotnej doświadczyły właśnie fatfobii, doświadczyły fatshamingu. Chcemy sprawdzić, jak to wpływa na to, w jaki sposób my korzystamy z usług medycznych, w jaki sposób to wpływa na to, jak my dbamy o swoje zdrowie i jak je postrzegamy. Więc to jest trochę tak, że rzeczywiście to powinno zostać w gabinetach, ale też miejmy wyobrażenie o tym, że ta promocja otyłości to niestety to też są sformułowania, których używają lekarze, nie? Trochę nie ma takiej bezpiecznej przestrzeni od tej promocji otyłości, która nas po prostu goni. Wszędzie, gdziekolwiek podejmujemy rozmowy o tym, że mamy prawo być i funkcjonować w grubych ciałach, jak każda inna osoba. Emilia, coś ci się nasuwa? Tak, ja właśnie sobie jedną rzecz, znaczy bardzo prostą tak właściwie, jak sądzę, ale jakoś mi się to wzbierało, jak ciebie, Ula, słuchałam, że to hasło promocja, to może być nie tylko promocja otyłości, jest też przecież promocja homoseksualizmu, dwa w cenie jednego, to jest tak naprawdę tak, taka zasłona, taki wytrych, bo oponentom tych promocji to nie chodzi o to, że oni się boją o to, że o, ktoś to zobaczy i mu się spodoba, tylko chodzi mi o to, że oni nie chcą tego widzieć. Ze względów, z wielkim nadużyciem użyję słowa estetycznych w ich poczuciu, bo mówimy po prostu o ludziach, którzy uważają, przepraszam, że to powiem, bo będzie grube, ale myślę, że to jest w jakiś sposób istota. Mówimy trochę o osobach, które uważają, że jest spoko brzydzić się innym człowiekiem. I wyprowadzać sobie wniosek z tego, że ma się też prawo do dehumanizowania kogoś. Więc ja mam wrażenie, że no to jest taka, to wcale nie jest troska, to jest taka walka wokół czegoś zupełnie innego tak naprawdę. Absolutnie nie. Tutaj kręgosłupem jest straszliwa bigoteria, bo to tak naprawdę, kiedy spełniasz oczekiwania estetyczne innych ludzi? No nigdy, bo ich jest bardzo dużo i każdy ma swoje zdanie na temat tego, jak powinnaś wyglądać, więc to w ogóle jakby używanie tych narzędzi i tej kategorii estetyki do w cudzysłowie zarządzania tym, co powinno być w internecie i kto ma prawo mówić o swoich sprawach i w jaki sposób to robić, no jest... Użyłaś, Emilia, bardzo ładnego słowa, grube. W sensie, że to jest gruba sprawa, nie? Że my się na to zgadzamy, że my w tym poniekąd trochę uczestniczymy też właśnie, pozwalając sobie na takie komentarze pod względem tej czy tamtej osoby publicznej, że jej się przytyło trochę po tych wakacjach, nie? Że uczestniczymy, to jest ten system, o którym ja wspomniałam, ta kultura diety, że my w tym uczestniczymy wszystkie, no po prostu nie, ja nie wiem, czy da się urodzić po tej stronie Rio Grande i po prostu nie ulec tej po prostu masowej histerii na punkcie wyglądu, nie? Ja też, to mi się nasuwa, przypomina mi się z domu rodzinnego, to nieprzyjemna rzecz, która też właśnie była w jakimś mocnym powiązaniu z moją transpłciowością, która była okropna, to znaczy jak na przykład właśnie ja przytyłam, to słyszałam, że o, dobrze, bo chłop to powinien wyglądać. Jakby, okej, okay, no to nie jest z kolei, to nie jest rewers
to nie jest rewers piętnowania otyłości czy nadwagi. To nie jest to. Natomiast jest to takie znowuż wtłaczanie jakąś ramę, tak? No powiedzmy może w kontekście wiejskim z domu nie najzamożniejszego, więc o, jak dobrze wygląda, to znaczy, że dobrze się w domu powodzi, a żeby dobrze wyglądać, to trzeba mieć trochę brzucha. Chłop to musi wyglądać, tak? No co z tego, że nie jestem chłopem, można mi to powiedzieć. I się oczekiwać, że też się będę cieszyć, że dobrze wyglądam. Jak chłop. Czyli to masz jakby z jednej strony i jakby jest kwestia wyglądu i do tego jest jeszcze podszyte to jakąś transfobią w ogóle. Wszystko można nagrać, tak, jakiś taki pakiet można robić i po prostu wrzucić komuś. Ja bym chciała też wrócić, bo Ula jakby poruszałaś ogólnie po prostu hasło, czym jest ciało pozytywność. No bo tak, jakby już mamy to trochę chyba jasne, że ciało pozytywność nie jest promowaniem otyłości, ale jakby to w takim razie czym jest i czy to oznacza, czy ciało pozytywność oznacza, że wszystkie mamy obowiązek absolutnie kochać swoje ciała, wszystko w nich, bo inaczej nie jesteśmy ciało pozytywne. To jest drugie moje ulubione stwierdzenie i rzeczywiście to jest pewna klątwa, która jest związana z popularnością ciała pozytywności, tym jej wybuchem od 2016 roku, bo to mniej więcej wtedy się ten wybuch zaczął, ponieważ w ogóle ciało pozytywność to jest... Tak jak już wspomniałam, że ruch społeczny i to jest ogromnie ważna idea, która jakby w założeniu miała nie tylko dawać przestrzeń ciałom wykluczonym, bo warto pamiętać o tym, że u korzeni ciał pozytywności znajdują się osoby niebiałe, osoby transpłciowe, osoby grube, właśnie jakby wszystkie mające ten wspólny mianownik grubości. No nie można o tym zapominać. Kiedy mówimy o ciało pozytywności, nie można zapominać o tym, że ona ma korzenie w zjawisku, które nazywamy teraz grubancypacją, czyli w ruchach fat acceptance'owych, fat liberation. Nie można tego oderwać, bo jeżeli my mówimy o ciało pozytywności w tym kontekście takim popowym, który ostatnio bardzo szeroko jest też marketingowo wykorzystywany, to my mówimy o czymś innym. My nie mówimy wtedy o ruchu społecznym, my nie mówimy wtedy o sprawiedliwości społecznej, my nie mówimy wtedy o wkluczeniu. My mówimy o jednostkowej pracy nad tym, jak my siebie postrzegamy. I to jest jasne, to jest bardzo ważny element, ale to jest tylko element, to jest tylko fragment systemu. To, jak my patrzymy na siebie i to, czy my mamy siłę powiedzieć temu systemowi, żeby spieprzał, to jest jedna rzecz, ale ona nie rozwiązuje wszystkich problemów, jakie mamy. To jest trochę tak, jak aktualnie dzieje się z greenwashingiem, w sensie, że przerzuca się na jednostki odpowiedzialność za to, jak działa system. I my się dwoimy i troimy, nie używamy plastikowych toreb, nie używamy słomek, używamy drewnianych szczoteczek do zębów, kubeczków menstruacyjnych, cudów na kiju, żeby tylko oszczędzać śmieci i rzeczywiście zmniejszać ten swój ślad węglowy, ale nie do końca mamy wpływ na system. W sensie ja na przykład jako osoba mieszkająca w dużym mieście w bloku, ja nie mam wyboru skąd pochodzi energia, z której korzystam na co dzień, w sensie prąd. I za to jest odpowiedzialny dostawca i za to jest odpowiedzialny ustawodawca, żebym ja miała opcje, z których mogę skorzystać. I trochę też jest tak z tą popciałą pozytywnością, że to jest takie przerzucenie, mówienie o tej miłości do siebie, to jest takie przerzucenie odpowiedzialności za to, że ten system nas tak gnębi, gnoi i pozwala na to, żeby takie rzeczy ludzie ze sobą robili, na jednostki. Że w sensie to jest super, jakby warto jest pracować nad tym, jak my siebie postrzegamy i warto jest przepracowywać swoje kompleksy, warto jest pracować nad tym, żeby widzieć te struktury, w których funkcjonujemy i dlaczego one nas zmuszają do pewnych zachowań, ale nie naprawimy w ten sposób systemu. I trochę to jest trochę taka teoria spiskowa w pewnym sensie, ale to takie przyklejenie tej ciała pozytywności, tej medialnej do kochania siebie, to jest taki trochę takie przywiązanie kuli do nogi. W sensie, że my po prostu pozwoliłyśmy z tego zrobić kolejne narzędzie opresji, kolejne kryterium, które trzeba spełnić,
że teraz jeszcze do tego wszystkiego, co robiłyśmy wcześniej, jeszcze musimy kochać siebie i jeszcze musimy mówić o tym, że kochamy siebie i jeszcze musimy robić to non-stop. Nie, w ogóle ciało pozytywność nie jest o kochaniu siebie. W sensie jest jakiś jej fragment, który jest na ten temat, ale cała ciało pozytywność jako zjawisko nie jest o kochaniu siebie i mówienie o tym, że tak jest, że warunkiem mówienia o ciało pozytywności jest taka afirmująca i pełna entuzjazmu relacja z sobą jest bardzo ograniczające tak naprawdę, bo no ja nie sądzę, że istnieje na świecie ktokolwiek, kto każdego dnia ma takie samo samopoczucie i kto każdego dnia po prostu gwiżdży na swój widok w lustrze. No nie wierzę, chciałabym się mylić, że chciałabym wierzyć, że są takie osoby na świecie i mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów, kiedy rzeczywiście tak będzie, ale no nie wierzę w to w tym momencie. I to postrzeganie ciała pozytywności jako kolejnego kryterium i kolejnego, po prostu kolejnego płotka, który my musimy przeskoczyć, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu sukcesu życiowego, no jest okrutne po prostu, nie? Że to jest okrucieństwo i taki kolejny kozi róg, którym po prostu jesteśmy zapędzani, chociaż w większości to dotyczy jednak kobiet. Przerażające to jest zjawisko. I to, że my dajemy sobie wmówić w to, że albo wchodzisz w ciało pozytywność na 100%, albo w ogóle nie ma w niej nic dla ciebie, jest po prostu nie fair, nie? Ja myślę, że w tym jest jeszcze jedno. Znowuż mi trochę nasuwasz tutaj myśl, Ula, że w tym jest takie oczekiwanie, że ja sprzedam ładną historię, bo mówimy o tym, nie wiem, często się mówi o tym, że cierpienie się sprzedaje, tak? Że cierpienie jest medialne, cierpienie wywołuje poruszenie, lajki lecą, wpłaty lecą na zrzutkach i tak dalej. Mówię oczywiście, no jakby to jest też ważne w kontekście mojej społeczności, tak biorąc pod uwagę, ile osób zakłada zrzutki na swoje tranzycje, więc jakby absolutnie nie chcę tego bagatelizować, bo to dla wielu osób transpłciowych jest najbardziej dla nich dostępna, jeśli nie jedyna sposobność do sfinansowania swoich tranzycji. Ale tak z drugiej strony, to jednak jesteśmy pod wielką presją sprzedania ładnej historii, ładnej w sensie optymistycznej i pozytywnej. I to jest takie, myślę, też działa na zasadzie, że tak jakbym trochę dostawała takie zobowiązanie, że opowiem o tym, jak fajnie walczę, jak mi się udaje w życiu pomimo przeciwności, że na tej fali to ja jednak tak jakoś na tej fali płynę i to też będzie wzruszające, bo pozytywne historie też mogą być wzruszające, więc powiedz coś optymistycznego. Więc myślę, że to jest trochę też coś takiego i w jakim sensie to jest takie tak naprawdę, myślę, pokrewne temu, cośmy wcześniej mówiły o promocji, tylko tam to było na zasadzie zniknij. Tutaj jest na zasadzie uśmiechnij się. Tak, musisz dowieść happy end, nie? Nieważne jak jest naprawdę, musisz pokazać, że ten happy end jest. I to też jest z perspektywy osoby grubej bardzo interesujące, dlatego że niewiele rzeczy tak bardzo drażni ludzi i uruchamia, jak gruba osoba, która mówi, że jest okej z tym, jak wygląda i że jest okej z tym, jak wygląda jej życie, robi fajne rzeczy, cieszy się tym, że może te rzeczy robić. Naprawdę jest niewiele tak wyraźnych triggerów dla komentatorów, jak okazanie zadowolenia. Więc to też jest interesujące, bo taka dodatkowa perspektywa, że masz obowiązek dowieść ten happy end, ale trochę warunkiem jest to, że to musi być taki happy end, który się mieści w kategoriach normatywności. Nie, że jeżeli ten happy end jest taki no trochę inny, nie za ładny, gruby na przykład, to on już nie jest taki happy i po prostu niemożliwy. Przecież niemożliwy. Za mało cierpisz. Za mało cierpisz, tak. Za mało cierpisz i jakby najlepiej oczywiście zacząć, że ta historia musi zacząć wystarczająco nisko. Po prostu im gorszą miałaś przeszłość, z niższego punktu zaczynasz, tym lepiej. Ale jak teraz mówisz, to najlepiej, jeżeli jesteś tak w połowie tej drogi. Znaczy już jest lepiej, już widać, że robisz postęp.
i po prostu trzymamy kciuki, żebyś była wystarczająco normatywna w najbliższych latach. No ale to się pięknie splata z tym, co się w kontekście grubości klika najlepiej, czyli metamorfozy, nie? Przed i po. To jak my po prostu żremy te opowieści o zmianie i że komuś się w cudzysłowie udało wygrać walkę. I to są te happy endy, które są akceptowalne, bo jednocześnie oprócz tego, że dowodzisz do szczęścia i mówisz, że tak, o jasne, po drodze odnalazłam miłość do siebie i jest wszystko pięknie, no to jednak to cierpienie i ta praca, którą tam na backstage'u wykonywałaś, no ona jest bardzo ważna dla ludzi, żeby zobaczyć, że ty się starasz jakby wpasować w te oczekiwania, starasz się wpasować w te normy i w te foremki, które są dla ciebie uszykowane w społeczeństwie. To, co o tym ty, Ula, mówisz, to przed i po, no to oczywiście też jest w jakiś zupełnie inny sposób ważny dla osób transpłciowych, tak? No, choćby w kontekście tranzycji i osoby transpłciowe różnie mają, tak? Jeśli chodzi o taką medyczną korektę, bo tutaj ta będzie jakoś przede wszystkim istotna w tym, co powiem. Wiele osób, jak już jest na jakimś jej etapie takim, który pozwala im poczuć się dużo lepiej ze sobą, no to też nie chcą jakoś wracać do tego, jak było wcześniej, tak? Też chcą same siebie jakoś móc się swobodnie przyglądać temu, w jakim miejscu są teraz. Są też osoby, które czują się spoko z właśnie takim pokazaniem, co się zmieniło, tak? Również na zdjęciach. To jest w ogóle coś, co też możecie znaleźć w mediach społecznościowych, że osoby wrzucają swoje zdjęcia z różnych etapów tranzycji, albo na przykład wrzucają nagrania, na których pokazują, jak się zmienia ich głos. No ale znowuż, to jest coś, co robią przede wszystkim dla siebie, tak? Oczywiście to jest też tak, że ja sama będąc osobą transpłciową, jak widzę coś takiego, to się wzruszam. Porywa chrycę. Nie będę mówić, że nie, bo się wzruszam. Ale to jest przede wszystkim tej osoby, tak? To jest jej historia bardzo jednostkowa i konkretna, taka, w której ta osoba może się tym cieszyć. No też są osoby transpłciowe, które mają poczucie, dla których cieszenie się to jest towar mocno deficytowy, tak powiem. I to są też bardzo ważne historie. To są historie osób, które, nie wiem, nie mają warunków do tranzycji, albo nie mają, albo jeszcze czekają na to, co im ta tranzycja przyniesie, albo mają jakieś wątpliwości wokół w ogóle jej rozpoczęcia. I to są tak naprawdę historie pod względem ważności równoważne. To są inne historie, bo są o czym innym, wiążą się z innymi odczuciami, uczuciami, z inną sytuacją życiową. Ale to wszystko ma wspólny mianownik. To są historie własne, one do czegoś należą, stanowią konkretną część czyjegoś własnego życia, a nie takie coś, co to nie jest dobro wspólne, tak? To jednostkowe historie. Ja tutaj z wami rozmawiając się dzielę czymś od siebie, tak? Ja akurat jestem też osobą, która ze swoją medycyną korektą jest na bakier. I też mogę wam powiedzieć, że i też wszystkim oglądającym nas, że to też nie jest łatwe na przykład dla mnie, no bo jak prowadzę grupy wsparcia, gdzie częstym ważnym tematem jest tranzycja, no to nawet nieraz się natknęłam na takie zdziwienie, że ale jak to tutaj prezeska transfuzji sama jakaś taka swojej korekty jakoś nie ogarnia. No ale co to jakby zmienia w tej historii, jako historii do opowiedzenia. No zmienia coś dla mnie, a nie zmienia to, czy to jest ważna historia, która powinna dostać jakieś swoje miejsce, czas antenowy, uwagę. Właśnie dotknęłaś takiego bardzo ważnej kwestii, że to są historie prywatne prawdziwych osób. I to, że my się w różnym zakresie, ale pokazujemy gdzieś tam w tych mediach społecznościowych, niezależnie od tego, czy to są nasze prywatne profile, czy to są prowadzone przez nas fanpage, blogi, vlogi, czy cokolwiek innego, to są historie prawdziwych ludzi. I tutaj chociaż rzeczywiście
jakby wektor działania tej siły jest różny w przypadku osób grubych i osób transpłciowych, ale ta siła ma jakby tę samą nazwę, nie? Że to jest samostanowienie i możliwość decydowania o tym, jak to ciało moje będzie wyglądało, oczywiście na miarę okoliczności, które wszyscy mamy. Więc ja dostrzegam to podobieństwo jak najbardziej i dostrzegam też podobieństwo w tym właśnie, że te przemiany, zmiany w ciele, które chcemy, żeby się wydarzyły, bądź nie chcemy, żeby się wydarzyły, że one są naszą sprawą. I nawet jeśli my opowiadamy te nasze historie publicznie, to właśnie kolejny raz trochę przypomina mnie, że tam jest prawdziwy człowiek za tym. Prawdziwa osoba, dla której to jest całe życie. W sensie oczywiście jakiś tam fragment tego całego życia, ale jednak jej własne życie, niezależnie od obrazków, które widzimy w internecie. Tak, i też dlatego mnie czasem wzruszanie się wkurza, to znaczy wzruszanie się, nie wiem, nad moją historią, albo roztrwianie się nad nią, albo już broń Boże współczucie mi. No nie wiem, ze współczuciem mi nie przepadam, tak? Tak mam, bo nie uznaję, żeby to było coś, co chcę dostać jako reakcję, powiedzmy w takiej sytuacji, gdy ktoś chce usłyszeć moją opowieść, ja się nią dzielę, to niekoniecznie chcę dostać współczucie. Też myślę, że to wymaga dużej wrażliwości, bo wtedy, kiedy się nie podziela tej sytuacji, tak? No to też jest tak, że ja nie podzielam sytuacji wszystkich osób transpłciowych na świecie, bo to jest bardzo zróżnicowana społeczność i nie wiem, wśród moich najbliższych są w wielkiej części osoby transpłciowe. Ich historii też nie podzielam. Mam z nimi jakąś wspólną, ważną część życia, ale to nie jest tak, że nasze życia są tak jeden do jeden, wszystko da się ze sobą przetłumaczyć. No ale też myśląc o osobach, dla których to nie jest ich własna historia, no to myślę sobie, że okej, skoro chcą tą historię usłyszeć, chcą też coś o niej powiedzieć z pozycji sojuszniczych, no to myślę, że to też wymaga dużej takiej wrażliwości i wyczucia, nie zagalopowania się we wzruszenia, bo powiedziałam, ja sama się wzruszam, nie daję tutaj bana osobom cispłciowym na to, że od dzisiaj mają absolutnie się nie wzruszać nad historiami osób transpłciowych, to nie o to chodzi. Tylko o to, żeby też mieć pewną miarę tutaj i wyczucie i takie zauważenie, no właśnie, jednostkowości i tej konkretnej historii, którą się słyszy. A jak na przykład ma się w ogóle ciało pozytywność, trochę jakkolwiek rozumiana w ogóle do transpłciowości, do dysforii na przykład? Tutaj mamy oczywiście taki, ja nawet nie powiem, że rozpowszechniony, tylko może bardziej uproszczony ogląd, że ciało pozytywność nie jest dla osób transpłciowych, no bo to ma być tak pozytywność właśnie, a osoby transpłciowe to część z nich ma dysforię, a to znaczy, że nie lubią swojego ciała, nie akceptują go, więc gdzie tutaj pozytywność? No i tutaj znowuż dotykamy tego, o tym też już rozmawiałyśmy wcześniej, że no to nie jest tylko o lubieniu wszystkiego, tak? I też dysforia to nie jest tylko, to nie jest takie lubienie albo nielubienie, że wolałabym, żeby jakaś moja cecha była inna, żebym wyglądała inaczej. Tylko to jest coś dużo bardziej skomplikowanego. I tak naprawdę takie założenie, że ciało pozytywność nie jest dla osób transpłciowych, no zależy, jak tą ciało pozytywność napiszemy. Jak uznamy, że ciało pozytywność ma być po prostu od czystej pozytywności, no to pewnie nie będzie. Jak tą ciało pozytywność dla siebie napiszą osoby transpłciowe, jeśli uznają, że im to coś daje, no to będzie to dla osób transpłciowych. Bo myślę sobie też, że to jest ważne, żeby na ciało pozytywność tutaj spojrzeć nie na jako, nie jako na, powiedzmy, filozofię, nie jako taką filozofię ciała, tylko coś bardzo konkretnego, w jakimś sensie intymnego i aplikowalnego. To znaczy, ciało pozytywność ma być po coś. Mi
jeżeli ja coś szukam w pozytywności, to znaczy, że cała pozytywność mi ma coś zrobić, tak? Coś ma mi zmienić na lepsze. Na przykład pomóc mi w obchodzeniu się ze swoją dysforią. Może niekoniecznie nawet w pozbyciu się tej dysforii, tylko też w obchodzeniu się z nią. No bo to nie jest tak, że cała ścieżka radzenia sobie ze swoją dysforią to jest jej pozbycie się, tak? Czy na zasadzie tranzycji, czy na zasadzie pracy nad swoją ekspresją, jeżeli dla kogoś to jest już adekwatną odpowiedzią na doświadczoną dysforię, to jest bardziej skomplikowane. To nie jest tylko kwestia pozbycia się dysforii, uwolnienia się od wszystkich negatywnych, trudnych uczuć związanych z dysforią, tylko to jest też kwestia takiego obchodzenia się z dysforią. Często też w sposób taki, którego potrzebuję już teraz, dzisiaj, tak? A nie wtedy, kiedy będę mógł sobie powiedzieć, ojej, super, no jakby to, co tranzycja zmieniła w moim życiu, mnie uszczęśliwia, to już jest ten moment, dysforia bye bye. Nie, no trochę to nie tak. Jakby trochę nie mam na co czekać, tak? Już teraz potrzebuję jakichś sposobów, jakichś rozwiązań dla siebie, które mi to ułatwią. I cała pozytywność, taka pisana pod osoby transpłciowe, przez osoby transpłciowe, to jest jedna z tych rzeczy, która może być tutaj ważna i też myślę sobie, też ważna rzecz, żeby ciało pozytywności w kontekście osób transpłciowych nie sprowadzać do samej dysforii. Jakby sama się teraz złapałam na tym, że odpowiadając, Paula, na twoje pytanie, od razu poleciałam w mówienie o tym, jak ciało pozytywność się ma do dysforii. A no dobra, ale okej, okay, no, mam taki problem jak dysforia, ale nazywam ten problem problemem, bo jest dla mnie uciążliwy, nie żyje mi się z nim miło, ale no, mam jakiś problem, ale nie jestem swoim problemem, nie jestem swoją dysforią. Jestem czymś więcej, kimś więcej. Też myślę, że ciała pozytywność jest też o nie tylko o byciu trans, dla osoby transpłciowej, dla mnie. Ciała pozytywność nie jest o tylko byciu trans, nie tylko o tym, że odczuwam dysforię, nie tylko o tym, że to nie jest miłe doświadczenie, nie tylko o tym, że wolałabym go nie mieć, tylko też ciało pozytywność jest też o euforii, tak? No, tak trochę wyłuszczając, no bo hasło dysforia płciowa jest już jakoś zapoznane, też się może trochę wyłożę tutaj. No, o dysforii płciowej mówimy w kontekście właśnie tych trudnych odczuć, dyskomfortu, też cierpienia doznawanego w związku z tym, z doświadczeniem swojego ciała i też z doświadczeniem swojego funkcjonowania społecznego. To są jakby takie dwa pola, na których tutaj dysforia może być obecna, ale też nie musi. Nie trzeba mieć dysforii, żeby być osobą trans. Euforia płciowa z kolei to jest takie poczucie, o Jezu, dobrze, to jest to, czego chcę, jakby czuję się dobrze ze sobą, w ogóle wyglądam super, tak właśnie chcę wyrażać swoją tożsamość, nie wiem, potencjalnie cieszy mnie, jak widzą mnie inni, cieszy mnie na przykład to, że nie wiem, w sklepie ktoś do mnie powie pani, owszem, cieszy mnie to, więc ciało pozytywność to nie jest, jakby w tym słowie jest pozytywność, tak? Więc ciało pozytywność dla osób transpłciowych to nie jest tylko zarządzanie kryzysowe, ale też jakiś rozwój siebie i wędrowanie sobie po tym, co się w sobie lubi, co można w sobie odkryć, że jest fajne. Wow, to jest dużo refleksji bardzo mi się pojawiło w czasie tej wypowiedzi, bo rzeczywiście no, jestem super w ogóle wdzięczna, że o tym mówisz i że ja mam okazję też usłyszeć o tej ciał pozytywności z perspektywy innej niż moja, nie z perspektywy o grubości. I ja się totalnie zgadzam z tym, że narzędzia są dla ludzi. W sensie, że jeśli my potrzebujemy czegoś z tej ciał pozytywności, ona nam coś potencjalnie może dać, pomóc, ułatwić, to sięgajmy po to. Dla mnie takim właściwie sednem ciał pozytywności jest idea radykalnej przynależności.
która została ukuta przez Lindo Bacon. To jest osoba niebinarna, taka bardzo ważna postać w ogóle ciał pozytywności i mówienia o ciele w tych kontekstach ciał pozytywnych. Więc jakby radykalna przynależność mówi o tym, że nie zostawiamy na peronie nikogo, w sensie, że że to jest dla każdego i że my nie zmienimy systemu, dopóki nie zabierzemy każdego ze sobą, że nie możemy wybrać, kogo zostawiamy na peronie, a z kim jedziemy dalej, że po prostu dopóki nie zabierzemy wszystkich, to ten system się nie zmieni, bo on zawsze będzie miał wady, zawsze będzie wykluczający kogoś z tego czy innego powodu. Ja nie chcę się wymądrzać na temat dysforii, bo jest to temat w ogóle zupełnie dla mnie obcy i jestem naprawdę nieskończenie wdzięczna, że mogę słuchać osób, które się chcą dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami w tym temacie. Ale chcę bardzo to podkreślić, że ciało pozytywność nie jest o dzieleniu, że ona nie jest o wystawieniu kogoś za okno i nie jest o porównywaniu krzywd. Jest o tym, że mamy wspólne mianowniki jako ludzie i że wszyscy potrzebujemy akceptacji, że wszyscy potrzebujemy innych ludzi i że musimy sobie podawać ręce, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić na poziomie systemowym. Ja myślę, że ty też dotyczasz tutaj bardzo ważnego problemu, tak, który też nie chcę akurat po personaliach, ale w kontekście polskim jakby to budowanie takiego obrazu, że ciało pozytywność i transpłciowość to są ze sobą w głębokiej wrogości, też wzięło się z bardzo konkretnych sytuacji. Powiedziałam, że nie chcę po imieniu. Chyba nie musisz też, nawet, wydaje mi się. Chyba nawet nie muszę. Natomiast właśnie, no, nie możemy niczego tutaj zostawiać poza tym, nie wiem, ogródkiem, który sobie sadzimy i chcemy się w nim czuć fajnie. No to nie jest ogródek, do którego mamy kogoś ściągnąć na siłę, ale jednak chyba na wejściu ma wisieć tabliczka "Zapraszamy". A poniżej i tabliczka, poniżej której nie będzie wisieć lista 50 warunków wstępnych, które są do spełnienia, bo chyba właśnie to ma być ogródek bez takich warunków wstępnych, tak? A w każdym razie jednego rodzaju warunków wstępnych, takich, które się odnoszą do mnie konkretnie, tak? Bo swoje warunki to ja sobie piszę pod tym względem. I to ja się z sobą zastanawiam, czy coś dla mnie jest w ciało pozytywności, czy ja coś z tego chcę wziąć, czy ja jakoś chcę to dla siebie przetworzyć, czy to w ogóle będzie coś, czym będę się chciała podzielić z innymi, bo nie wiem, może stwierdzę, że to będzie coś, co w tym inna osoba, w domniemaniu osoba trans, niebinarna, tak, z mojej społeczności też się odnajdzie, to jakby te warunki to ja sobie sama jestem w stanie napisać. Spokojnie, nie trzeba mnie instruować. Tak, myślę, że każdy z nas jest osobą, która ma czarny pas w pisaniu warunków dla siebie i wymaganiu od siebie. Więc co do tego nie mam wątpliwości, bo rzeczywiście to jesteśmy dla siebie zbyt surowe często, faktycznie. Natomiast tak, zgadzam się, że absolutnie to jest, podpisuję pod tym ogródkiem i też chcę w nim być, bo moim zdaniem, jeżeli mówimy o ciał pozytywności, a nie mówimy o takiej naprawdę radykalnej inkluzywności i wkluczaniu wszystkich, to my nie mówimy o ciał pozytywności, bo wtedy odklejamy się totalnie od korzeni, odklejamy się od zarania ciał pozytywności i trochę jest tak, że no, wyrzucamy za okno osoby, bez których tej idei by nie było na taką skalę, na jaką jest, nie? Więc no, choćby jeżeli komuś nie starcza zwykłej ludzkiej przyzwoitości, to nie wiem, może wdzięczność za tę pracę włożoną. Pamiętajmy o tym po prostu, że naprawdę to tutaj nie ma tej listy 50 warunków i każdy jest ważny i każdego trzeba z tego peronu zabrać. Ja teraz sobie naprawdę bardzo dużo mam refleksji, mam jakiś po prostu myślotok, więc poczekam, aż się
wyłonią jakieś okrzepłe słowa z tego, więc zamilknę na chwilę. Emilia, coś chcesz jeszcze dodać do tego tematu? Tak, mi się jeszcze ułożyła ważna rzecz, to znaczy nawet myśląc o własnym doświadczeniu, to sobie myślę o tym, że moje własne drogi do poszukiwania tego, co w sobie lubię i co chcę też jakoś podbić na przykład, tak? Przez swoją ekspresję choćby, to są często drogi paradoksalne. Nie wiem, no na przykład długi czas nie lubiłam swojego głosu, tak? Jak z wami rozmawiam, to jestem z nim okej, w ogóle nie za bardzo zwracam na niego uwagę. Dopiero jakąś chwilę temu tak się zacząłem zastanawiać, jaką tonację słyszą osoby, które nas oglądają dzisiaj. I dysforia głosu to jest coś, co jest bardzo dotkliwe dla wielu osób transpłciowych. Ja mam taki głos, no, który jest dosyć niski. Tutaj z wami, po pierwsze, mi się nie chce jakoś spinać na wysokie rejestry. Po drugie, rozmawiamy już godzinę, więc byłoby to już ciężkie. Ale sama się na przykład łapię na tym, że wtedy, kiedy mi zależy na tym, żeby sobie po prostu wyszlifować świetny passing, to wspinam się na takie rejestry, na tak wysokie tony, jakich teraz nawet nie odtworzę, bo nie mam potrzeby. I może to zabrzmi paradoksalnie, bo skoro mam dysforię głosu, to znaczy, że pewnie nie chcę go za bardzo używać, w każdym razie publicznie. Ale tak naprawdę tym, co odczułam jako bardzo jakieś takie mocne oswojenie się ze swoim głosem i polubienie go, było radio. Ja to wspominam, to słyszę, jak mój głos zaczyna teraz się na tej brzmieci. To nie tylko w sensie wysokości, tylko w sensie przyjemności korzystania ze swojego głosu, wypowiadania się. To tak samo też a propos takiej paradoksalności, która tutaj jest dla mnie jakoś bardzo mocno wmontowana. Też absolutnie już funkcjonując jako Emilia, ładnych parę lat byłam też posiadaczką brody, bo stwierdziłam, że czemu nie. To znaczy długi jakiś czas wcześniej już sobie myślałam, zanim tą brodę zapuściłam, kurde, brody są fajne, no właściwie brodę mogę mieć, więc niby czemu nie. Ale potem taka refleksja, ej stara, jesteś Emilią. Jak zapuścisz brodę, to kto cię będzie poważnie traktować? Aż w końcu stwierdziłam, dobra, wali mnie to, już tak kolokwialnie powiem. I zapuściłam tą brodę. Jakby nie oznaczało to zmycia lakieru do paznokci i makijażu z twarzy, bo broda była moja, tak? Jakby te rzeczy, które się niby nie zgadzały, miały wspólny mianownik, który się nazywał Emilia Wiśniewska. Myślę, że to też jest ważne, że tak jak mówimy o tym, że celopozytywność nie jest o tym, żeby tylko wszystko akceptować i polubić, a jeśli się nie da, to zmienić. Celopozytywność też może być o bardziej skomplikowanych relacjach ze sobą, ze swoimi cechami, ze swoim ciałem, ze swoim wyglądem. To nie jest materiał na myślenie zero-jedynkowe, bo to w ogóle nie są nauki ścisłe. Jakby trochę to powtarzam dzisiaj, bo już raz dzisiaj udzielając jednego wywiadu zresztą, mówiąc o swojej tożsamości i orientacji, powiedziałam, że no, to nie są nauki ścisłe. Jakby tutaj do tego odnosi się to samo. To nie są nauki ścisłe i tutaj nie napiszemy też uniwersalnego rozwiązania, a dla mnie też taką dużą przyjemnością jest przetopywanie się przez takie swoje rzeczy, które wydają mi się w pierwszej chwili paradoksalne, a potem nadchodzi taka chwila oświecenia, wow, Jezu, jak kompletnie mi się to skleja, jak ja to rozumiem, jak ja się z tym identyfikuję, jak bardzo odczuwam, że to jest moje. Też właśnie w kontekście relacji ze swoim ciałem. Ula, coś. Jeszcze nie, okej. Okay. To jest w ogóle bardzo, bardzo fajne to, co powiedziałaś, Emilia. I tak sobie też myślę, że przede wszystkim niezależnie od tego, czy lubimy siebie, co w sobie lubimy, a czego w sobie nie lubimy. I na ile to zestawienie pasuje, po prostu wpasowuje się w jakieś normy.
To chyba przede wszystkim ciało pozytywność jest o tym, że nikomu nic do tego. I że to jest absolutnie nasza sprawa. Ja myślę, że to jest absolutnie wspaniałe po prostu, że nosiłaś brodę, jakby żałuję, że się nie znałeś po prostu jeszcze. Absolutnie jestem zachwycona. Wpadnę ci w słowo, przepraszam. Ja bardzo lubię po latach ludzi, którzy mnie nie znali wówczas, bardzo lubię pokazywać im zdjęcia i patrzeć na ich miny. Są doskonale. Fantastyczne. Ja poproszę, ja po prostu później po dyskusji absolutnie poproszę o twoje zdjęcia. A chciałabym też, trochę przechodząc do następnego tematu, zapytać, jakie macie doświadczenie z tym, że gdzieś otoczenie, znaczy ja też rozumiem, że teraz już otaczać się jakby bardziej, macie swoje bańki akceptujące i jest okej, okay, ale na ile czujecie jakąś taką presję otoczenia społeczeństwa, żeby się wpisywać w normy, szeroko pojęte normy i jak się w ogóle macie z tymi normami. Jakby już myślę, że tutaj fakt, że zapuściłaś brodę trochę już rzuca światło na twoje podejście, ale jestem ogólnie ciekawa. Jak to u was jest? Czy było też? No, ja bym chciała entuzjastycznie powiedzieć, że mam to gdzieś i w ogóle mnie to nie dotyczy. I rzeczywiście, o ile na poziomie właśnie takim jednostkowym, indywidualnym, to naprawdę mam to gdzieś, w sensie to, że jak inni mnie odbierają. Ale takim doświadczeniem, którego nie da się anulować, jest doświadczenie dyskryminacji systemowej, kiedy jest się grubą osobą i doświadczenie tego, że świat jest skonstruowany w pewien konkretny sposób z myśleniem o bardzo konkretnej normie. I często jak rozmawiam właśnie z różnymi osobami, to pada pytanie, no tak, no ale jakie są przykłady tej dyskryminacji systemowej? I ja od jakiegoś czasu robię zdjęcia i robię sobie taką dokumentację fotograficzną tego, jak agresywna jest przestrzeń wobec grubych ciał. I naprawdę dziś zdarzyło się, że weszłam do sklepu, w którym, to jest w ogóle a propos paradoksalności, w którym organizacja mebli była tak zaaranżowana, że alejka ze zdrową żywnością nie była dostępna dla grubej osoby. W sensie ja nie byłam w stanie wejść między półki, się tam zmieścić, żeby zrobić zakupy. Innym takim przykładem właśnie, jeśli chodzi o architekturę, to jest coś, co w naszych miastach się pojawia nagminnie. To, znamy to pod pojęciem hostile architecture, czyli architektura jakby zniechęcająca ludzi do robienia konkretnych rzeczy, czyli na przykład ławki na przystankach podzielone podłokietnikami, tak żeby nie dało się na nich spać. I takie ławki, które spotykam często na dworcach, to są ławki, na przykład, na których ja zimą, kiedy jeszcze na sobie mam kilka warstw ubrań, znaczy normalnie się mieszczę tak na styk, ale zimą już w kilku warstwach ubrań po prostu nie jestem w stanie usiąść, bo nie mieszczę się w siedzenie, nie? I to mi pokazuje, jak ludzie, którzy organizują rzeczywistość wokół mnie, myślą o ciałach takich jak moje, nie? To są miejsca w teatrach, miejsca w kinach, w restauracjach, to jest dostępność ubrań, ale też to właśnie, temat, którego trochę wcześniej dotknęłam, bo on jest dla mnie bardzo ważny, czyli to, jak postrzeganie grubych osób sprawia, że ja mam ograniczony dostęp do opieki medycznej, w sensie, że większość lekarzy w pierwszej kolejności, patrząc na mnie, widzi grubość, a nie sprawę, z którą przyszłam. Więc ja chciałabym bardzo powiedzieć, że to, jak ludzie postrzegają moje ciało, mam gdzieś, ale no, nie jestem w stanie dźwignąć właśnie tego systemu i tego jakby ciągłego życia jakby na wysokiej uważności na to, co się dzieje dookoła mnie, jak jest zorganizowana rzeczywistość. Jakby bardzo to jest trudny element dla mnie, nie? Że idąc do restauracji zastanawiam się, jakie tam będą krzesła, czy będę w stanie usiąść. Albo kiedy mam, nie wiem, lecieć samolotem, albo jechać pociągiem, które miejsce dostanę i na ile będę w stanie się moim ciałem do tego miejsca dopasować, bo nikt nie pomyślał o tym, żeby rzeczywistość dopasować do mnie. Więc są takie sytuacje i właśnie jakby dlatego mówię, że potrzebujemy tego systemowego działania, że my potrzebujemy skruszyć to myślenie, potrzebujemy podważać tę dyskryminację systemową, której my doświadczamy również jako osoby grube.
do tego, żeby nam się żyło komfortowo wszystkim. Ja tak myślałam, miałam więcej czasu na przemyślenie, bo ty, Ula, pierwsza się wypowiedziałaś. I jakimś pierwszym odruchu to trudno mi było coś sobie poukładać w myślach, bo tak prywatnie, dla mnie taka rzecz, która jest w takim trudnym dosyć napięciu, bo w jakimś sensie to ja pracuję swoją tożsamością, tak? To znaczy to, że jestem osobą transpłciową, gdzieś tam utytułowuje mnie do działania na rzecz osób transpłciowych, do starania o to, żeby ten głos tej społeczności wyrażać, taką polifonię właściwie, a nie jeden głos. Więc trochę nie mogę tego zostawić poza. W jakimś sensie, i jest to takie trudne, bo moja tożsamość jest moją pracą, tak? Więc w jakimś sensie, tak przerysowując i upraszczając. I też dzielenie się moimi doświadczeniami, tak jak na przykład dzisiaj tutaj z wami robię. A też sobie myślę o tym takim kontekście strukturalnym, instytucjonalnym, systemowym, gdzie, okej, no na przykład dla osób transpłciowych, no właśnie, hasło służba zdrowia. Jakby można w wielu kontekstach zostawić na dalszym planie swoją transpłciowość, na przykład się nie autując, na przykład dbając po prostu o siebie. To też nie jest tak, że ja na przykład wszędzie się autuję. Prezeska transfuzji to nie jest taka rozpoznawalna publicznie postać, żeby wszyscy od razu wiedzieli, że o, to Wiśniewska. Więc też to, co się autuje, to dobieram stosownie do sytuacji, tego, jakie mam moce przerobowe na radzenie sobie z różnymi sytuacjami. Natomiast służba zdrowia, no w służbie zdrowia w pewnym sensie, jak to jeden mądry człowiek powiedział, zawsze się będzie osobą transpłciową. I to też jest tak, że zwłaszcza jeżeli na przykład jest się na hormonalnej terapii zastępczej, tak, no to informuje się lekarza o tym, jakie leki się przyjmuje. I to też jest taki kontekst, który dla osób transpłciowych jest bardzo bardzo co najmniej niekomfortowy, tak? Bo nie bierze się to znikąd, tylko bazuje to na doświadczeniach własnych nieprzyjemnych, bazuje się na doświadczeniach zapośredniczonych, bo osoby transpłciowe, jakby w transpłciowej społeczności tak to działa, że na zasadzie po prostu dmuchania na zimnej i rekonesansu działalności wywiadowczej się staramy jakoś zorientować, czego możemy się spodziewać w gabinecie. I to nie bierze się znikąd dlatego, że te rzeczy, które się doświadcza w gabinecie, czasem są naprawdę straszne i na przykład pytania, jakie się dostaje, absolutnie wykraczają poza to, co jest potrzebne, czyli na przykład kompletnie nie dotyczą tej kwestii zdrowotnej, z którą przychodzimy do lekarza. I to jest absolutnie naruszające prywatność, absolutnie też poza wszelkimi regułami sztuki. Lekarką nie jestem, ale to jestem w stanie się zorientować, że jak osoba transpłciowa przychodzi z katarem do lekarza, to przychodzi z katarem, a nie kwestiami zdrowotnymi związanymi z medycyną, korektą płci. Ale to jest taki kontekst, w którym jest ta transpłciowość w trudny sposób istotna i nasze ciała też są tutaj istotne, tak jak to ciała transpłciowych osób. I to to też dlatego, że nie jest to takie przezroczyste, tak? Bo nie wiem, chociażby badanie typu osłuchanie czy EKG potrafią, no, być, mają taki dodatkowy ładunek stresu pod tytułem czy jakby moja tożsamość zostanie tutaj uwzględniona. Czy na przykład ktoś mi każe zdjąć tą sztukę, tą część odzieży, której mogłabym nie zdejmować do tego badania, ale ktoś ma gdzieś, nie uwzględnia tego, że jestem osobą transpłciową, czy choćby, nie wiem, nagle, nie wiem, muszę iść na izbę przyjęć, a nie wiem, akurat jestem na mieście, mam na sobie bieliznę
którą na przykład ktoś zobaczył przy badaniu, a niekoniecznie chce, żeby widział, bo jest to kobieca bielizna, tak? I co się w związku z tym stanie. Więc to też jest taki kontekst, w którym transpłciowość jest istotna i jest istotny ten kontekst ciała. Niestety, no właśnie niestety. Jest tu bardzo dużo przykrych historii. Też, które budują taki brak zaufania z jednej strony do służby zdrowia, który jest dosyć poważny w społeczności osób transpłciowych i znowuż to się nie bierze znikąd, ale też przede wszystkim budują, no jakby pogłębiają te trudne doświadczenia, jakie i tak mamy. I gdzieś tam jeszcze bardziej po prostu utrudniają życie, tak? No bo ja nie wiem, przy masie rzeczy, które ja robię na co dzień, a zwłaszcza w czasie wolnym, no to moja transpłciowość jest dla mnie samej nieistotna. Jak wieczorem odpalam serial na Netflixie, to nie jest to zwykle komedia romantyczna, stereotypowo kobieca, tylko czasem film wojenny, ostatnimi czasy serial o zombie, a jak zombie mi się znudziło, to science fiction, więc niby takie, ktoś by mógł powiedzieć, oj, mało kobiece. Ale dla mnie samej to może być nieistotne, tak? To nie muszę sobie się zastanawiać, jak to ma się do mojej tożsamości płciowej. I fajnie by było, jakbym też się nie musiała zastanawiać w wielu sytuacjach życia codziennego, czy moja transpłciowość wpłynie na to, jak jakaś sytuacja przebiegnie, typu kontrola biletów w tramwaju, która dla osób transpłciowych może być bardzo nieprzyjemną sytuacją, bo nawet jeśli tę kartę miejską mają podbitą, no to jeżeli tutaj kontroler, kontrolerka będzie mieć jakieś podejrzenia, że o, ta osoba mi tutaj pokazuje nie swoje dokumenty, no to może się skończyć policją, tak? No bo chociażby posługiwanie się nie swoim dowodem jest karalne. A dajmy na to, nie wiem, mam taką ekspresję tego dnia, że mam passing i generalnie to super fajnie, bo akurat chcę mieć passing, tylko ten passing może się okazać problemem, na przykład przy tak prozaicznej sytuacji. Ula, ja tak widzę, że to masz przemyślenia. Jestem absolutnie ciekawa twoich przemyśleń. Tak, ja myślę sobie, tak słucham tego i myślę sobie, że to tło i sposób, w jaki my doświadczamy rzeczywistości z powodu tej właśnie naszej tożsamości, to jest takie bardzo podobne. W sensie, że jakby to są różne problemy, ale one są równie nieusuwalne i powodujące bardzo duży dyskomfort i trochę czuję to, że mamy, że to doświadczenie jest dla nas trochę podobne, nie? Że zastanawiamy się, wchodząc w rzeczywistość, zastanawiamy się czasami, czy pozornie banalne czynności nie skończą się dla nas jakąś w ogóle jakimś urazem nowym na tle tej naszej tej tożsamości. Tutaj mówię o grubości na poziomie tożsamościowym, a nie stricte w cudzysłowie estetycznym. I to też jest bardzo dla mnie interesujące, bo absolutnie nie daleka jestem od porównywania tych doświadczeń, bo ja strasznie nienawidzę tego wyścigu zbrojeń, to kto ma lepiej, kto ma gorzej i kto ma fajniejsze przywileje, a kto ich bardziej nie ma. Absolutnie nie, ale widzę po prostu dużo analogii w tych sytuacjach i rzeczywiście też wspominałaś, Emilia, wcześniej o tym, że nie chcesz, żeby ludzie reagowali na twoją historię współczuciem i ja to tak totalnie rozumiem. W sensie, kiedy ja mówię o tym, że potrzebujemy usiąść w innym miejscu, bo ja się nie zmieszczę za stolik, to ja nie chcę, żeby ktoś reagował współczuciem. O Jezu, biedna, gruba dziewczyna się nie może zmieścić. I całkiem podobnie na co dzień, kiedy realizuję swoje hobby, czy właśnie oglądam Netflixa, to też nie myślę o tym, że jestem gruba i to nie warunkuje tego, w jaki sposób ja doświadczam świata w tym zakresie, który sama mogę modelować. Ale jednak nie unikniemy tego. W sensie, że rozmawiamy tutaj o tym, że jednak to postrzeganie i to, jak ludzie uważają, że mogą sobie, na ile sobie mogą pozwalać, to też, że w pewien sposób
jesteśmy niezauważalne z powodu tych tożsamości dla systemu w pewnych kwestiach, właśnie czy na przykład braku uwzględniania naszych potrzeb w kontekście ochrony zdrowia. To jest super mi bliskie, dlatego że to w przypadku bycia grubą osobą to bardzo podobnie wygląda, że ja idę ze złamaną ręką i słyszę, że no tak, ale to trzeba schudnąć, albo idę z katarem i po prostu w karcie mam wpis o tym, że zalecono odchudzanie, redukcję wagi. I często się zdarza, to niestety jest taki refren tych historii o kontakcie właśnie z lekarzami, często się zdarza, że grube osoby nie dostają opieki medycznej na poziomie takim, na jakim dostałaby ją szczupła osoba. Że po prostu tak jakby grubość jest ważniejsza niż wyleczenie i znalezienie przyczyny jakiegoś schorzenia i no i to właśnie też się wiąże z tym pogłębianiem, z unikaniem opieki medycznej, z unikaniem profilaktyki, rezygnacją i zagrożeniem bezpośrednim też zdrowia i życia poniekąd, nie? Że jednak to, jak ludzie na nas patrzą i co sobie o nas myślą, no to finalnie ma bardzo duży wpływ na to, jak my funkcjonujemy w rzeczywistości. I tam jest też w zasadzie w tych kwestiach medycznych tak naprawdę podwójne wykluczenie, nie? Bo generalnie bardziej się bagatelizuje ból u kobiet niż u mężczyzn, czy nie wiem, łatwiej jest diagnozować różne choroby u mężczyzn niż u kobiet, dlatego że objawy są klinicznie są spisane dla męskiego ciała, nie dla kobiecego, więc na przykład zawały, które u kobiet wyglądają trochę inaczej, są często niedodiagnozowane. Czyli nie dość, że jesteś słabiej diagnozowana, bo jesteś kobietą, to do tego jeszcze jesteś słabiej diagnozowana, bo jesteś gruba. Więc generalnie szansa po prostu na jakąś sensowną diagnozę spada. Tak, no znaczy w ogóle generalnie jak nie jesteś po prostu jest płciowym facetem, to niestety te badania, które są prowadzone, często nie są o tobie. Najzwyczajniej w świecie. I dlatego tutaj taki side note, bardzo mi zaimponowała konstrukcja grup badawczych w badaniach nad szczepionkami na COVID, gdzie faktycznie grube osoby stanowiły tam 30, między 30 a 35% w ogóle badanych, więc super, że jednak gdzieś tam zostaliśmy uwzględnieni w tych badaniach, ale to jest jednak rzadkość. I to jest też coś totalnie, z czym ja się stykam grzebiąc w badaniach nad grubością, nad stygmatyzacją, jej efektami wpływy na zdrowie i życie, że jednak większość tych badań, grupy są bardzo kiepsko skonstruowane, w sensie, że tak jakby to, co bada się teraz na świeżo, to z kolei też jest obciążone dużym skrzywieniem poznawczym, bo to są dla odmiany głównie białe, cispłciowe kobiety w tych małych grupkach. I mówię teraz o badaniach nad stygmatyzacją. Więc ciągle mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o inkluzywność. No ale to jest mój refren dzisiejszy, nie? Że ta radykalna przynależność, że my potrzebujemy jakby spojrzeć prawdzie w oczy, zobaczyć, jak świat wygląda naprawdę, zobaczyć, kogo mamy na pokładzie i po prostu dopasowywać tę rzeczywistość, rozmontowywać ten system, który mamy i zastępować go po prostu inkluzywnym i zapewniającym równe szanse wszystkim, niezależnie od tożsamości czy jakiegokolwiek innego parametru. Emila, chcesz coś dodać? Może trochę anegdotycznie, ja tak sobie myślę o tym, bo akurat sama mam taki czas w życiu, że trochę muszę się nachodzić po lekarzach i jakoś różnie wygląda to z tym, czy chce mi się autować, czy nie. No ale na przykład częścią mojego chodzenia po lekarza, ze względu na to, z tym chodzę, jest pomiar ciśnienia. No i tak sama sobie myślę, kurde, no jak się nie autuję, to wchodzę do tego gabinetu z dodatkową porcją stresu, która mi podbija ciśnienie, więc to tak wynik będzie zakłamany, bo poza tym, że mam efekt białego kitla i widok lekarza, który mi zakłada opaskę od ciśnienia, mierzy na ramię, sprawia, że to ciśnienie robił. To jeszcze mam ten dodatkowy czynnik, że tak siedzę tak do tego lekarza, bo ja tu w ogóle no, trochę jestem, ale nie jestem transpłciowa, że mam taki dodatkowy czynnik, który mi na przykład ciśnienie podbija, ale też w ogóle ja myślę, że ze służbą zdrowia to mamy bardzo wiele problemów, tak? I tutaj
I oczywiście do wielu problemów, do rozwiązania wielu z nich potrzebne by były zmiany strukturalne i doinwestowanie, ale są też takie, które czasem wymagają po prostu wycucia. No i też nawet jak my właśnie w transfuzji prowadzimy szkolenia, to to nie jest tylko samo podawanie twardej wiedzy i zasypywanie terminami. Terminami, które owszem, jest ich coraz więcej, one się mnożą, tak? No choćby same określenia tożsamości, ich jest coraz więcej. Tak, to prawda, mamy coraz więcej słów, które czasem warto by było znać. Ale to jest też praca nad jakimś takim wyczuciem, nad kalibrowaniem czyjejś empatii po prostu do sytuacji. A to też jest coś, z czym jest problem. Generalnie myślę, że to jest taki elementarny problem, bo transfobia i wszelkie inne fobie i uprzedzenia, no to komuś się skądś wzięły, tak? Tej osobie, która jednostkowo reprezentuje coś, co jest czymś więcej niż jednostkową postawą, bo problemem systemowym. Ale ma się dobrze transfobia, cyenbifobia, inne fobie i uprzedzenia, bo nie mamy takiej empatycznej optyki, która nam by się czasowa zastanowić, ej, ale w sumie to o co mi chodzi z tym, że mam coś do osób transpłciowych? W sumie to, ej, to jest jakieś niefajne z mojej strony. Ktoś się może źle poczuć przez to. I nie chcę się nad służbą zdrowia pastwić, bo to jest takie, im wystarczy, naprawdę. Poza tym służba zdrowia naprawdę ma teraz za dużo roboty. No ale już zupełnie anegdotycznie, właśnie jak ostatnio byłam na izbie przyjęć i miałam bodajże EKG robione. Jeżeli zupełnie się nie mogłam uspokoić, to EKG brzydko wychodziło i osoba obsługująca aparat stwierdziła, że mnie trochę tak uspokoi. A ja byłam niewyautowana przy tym. Przyszłam jako facet. No i tak sobie leżę na tej leżance tutaj. Osoba próbuje coś zrobić, żeby to EKG wyszło i tak mówi, proszę się uspokoić, pomyśleć o tym śmiłym, o jakichś ładnych dziewczynach. Myślę sobie, Boże Święty, nie, mi zaraz będzie tutaj pani mieć poziomą linię na tym wskaźniku. Więc to jest, myślę, kwestia jakby wspólnym mianownikiem, jakby może nie ma uniwersalnych remediów, ale do każdego remedium na uprzedzenia i fobie, to trzeba dodać dużo empatii po prostu. To ja już tak, będziemy zmierzać powoli do końca, zostało nam niecałe 10 minut, nie mam pojęcia, gdzie ten czas absolutnie zleciał. Ale tak na sam koniec chciałabym, bo też już wcześniej padło, zdaje się, że ty wspominałaś, że nawet gdzieś tam w tej naszej lewicowej bańce też się pojawiają jakieś komentarze dotyczące wyglądu, ocenianie przez pryzmat tego, jak to wygląda, jak się ubrał i tak dalej. I chciałabym takim rzucić hasłem, jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, no bo mówimy, jakby jest głośno, zwłaszcza w ostatnim czasie, moje ciało, mój wybór. I z jakiegoś powodu potem stoi jakieś takie duże ale. Moje ciało, mój wybór, ale najlepiej, jeżeli się odchudzasz. Moje ciało, mój wybór, ale kobieta karmiąca piersią publicznie nie bardzo. Moje ciało, mój wybór, ale się depiluj. Jak bardzo to dostrzegacie, jak bardzo gdzieś czujecie, że to funkcjonuje i w jaki sposób? No, dla mnie to jest w ogóle chyba największe, jakiego doświadczyłam, rozczarowanie lewicobańką, kiedy rzeczywiście kilka lat temu to do mnie dotarło, że zaczęło się trochę więcej mówić o ciało pozytywności i ja generalnie od 2016 regularnie wychodzę z transparentem i po prostu domagam się pełni swoich praw i pod banderą moje ciało, mój wybór zdarłam gardło niejednokrotnie i w momencie, kiedy się okazało, że rzeczywiście to już było na tyle dawno, że nawet gdybym chciała przytoczyć personalia, to nie przytoczę, ale miało być bez, więc nawet lepiej.
kiedy właśnie zaczęłam czytać takie komentarze na temat ciał pozytywności, właśnie, że wszystko fajnie, ale, ale to już jest promocja otyłości. Ale to wszystko fajnie, ale to już jest niezdrowe. W sensie tutaj to jest tak naprawdę moje ciało i to, jak ja wyglądam. I pomyślałam sobie, what the fuck, że jak to jest możliwe w ogóle, że moje ciało, mój wybór, dopóki ja jestem z transparentem i stanowię masę po prostu na ulicy, a nie jest okej, kiedy ja mówię, że ja jest w porządku, tak jak jest, zdecydowałam, że się nie odchudzam, jestem zadowolona ze swojego życia, robię sobie tam swoje rzeczy, nie chcę się w ogóle, chcę się po prostu zajmować jakimiś swoimi rzeczami, pokazywać, że bycie grubym to nie jest koniec świata w internecie i kropka. I ja po prostu nie mogłam tego zrozumieć, nie? Mój mózg do tej pory robi fikoła na myśl o tym, że rzeczywiście można powiedzieć, że z jednej strony jesteśmy za emancypacją i za równością i angażujemy się w różne równościowe aktywności, a z drugiej strony właśnie pokazujemy palcem, że ty nie możesz i ty też nie możesz, nara. I w ogóle to w głowie mi się to nie mieści, nie? Że można po prostu, to jest taki poziom hipokryzji dla mnie, że ja widzę, że też ta dyskusja się już na przestrzeni lat trochę zmieniła, w sensie trochę już jednak więcej osób zauważyło, że to nie jest okej. Takie rzeczy mówić, ale doświadczam tego i rzeczywiście się z tym spotykam i zawsze sobie wtedy takie dwa pytania zadaję. Po pierwsze, że jakby, gdzie jest ta granica, kiedy mówimy komuś, że już nie jest, że to już nie jest okej, a po drugie, kto mi dał prawo, żeby decydować o tym, co jest okej, a co nie jest okej i decydować o tym, kogo wkluczamy, a kogo wyłączamy, nie? Nie potrafię tego ogarnąć do dzisiaj, naprawdę nie umiem zrobić z tą dziwną logiką porządku sobie w głowie, że dlaczego w ogóle takie rzeczy robimy? Nie? Ja tutaj myśląc sobie o kontekście społeczności LGBTQIAP, trochę jako całości, trochę w jej aktywistycznym wycinku, to myślę sobie, że tutaj problem jest takim dostrzeżeniem istotności tematów, tak? Czyli mówiąc to trochę inaczej, równości literek w tym skrócie. Bo często jak się zaczyna mówić o kwestiach dotyczących osób transpłciowych czy niebinarnych chociażby, to już ma zwrotowca taką metrę, że o, to już na pewno jest bardziej radykalne. Za tym stoi taka myśl, może czegoś schowajmy, tak jak schowajmy te drag queens. A drag queens w dalszym ciągu są mylone z osobami transpłciowymi. Poza tym, że są drag queens, które robią to, mając też na względzie to, jak się czują ze sobą, jaka jest ich tożsamość. I to jest trochę takie, to może czegoś schowamy, może coś bardziej radykalnego schowamy, co jest radykalne, co się nie spodoba. Osoby trans się nie spodobają, a NBI to już w ogóle. Więc to nawet nie jest może, chociaż czasem też, tak bezpośrednio odnoszące się do właśnie kwestii ciała na przykład, czy wyglądu, ale do kwestii tematów, tak? Bardziej słów, którymi opowiadamy o swoje historie i te nasze historie dostają trochę metrę tych bardziej radykalnych. No, nie chcę tutaj się rozwijać, zapraszam na media społecznościowe transfuzji do najświeższych postów, tam jest wyłuszczenie dosyć jasne i rozwinięcie tego, co mam na myśli teraz. Dobra, ja myślę, że słuchajcie, jakieś takie słowo końcowe, bo myślę sobie, nie chcę zacząć kolejnego tematu, bo znaczy ja bardzo chętnie, ale kończy nam się czas. Myślę, żebyśmy mogły tak sobie pogadać jeszcze tak ze 3 godziny lekko licząc po prostu i to wciąż będzie tylko jakieś liznięcie tematu z wierzchu. Więc ostatnie pytanie jakby do Was, co byście chciały jeszcze do tego tematu dorzucić i co byście chciały powiedzieć osobom, które nas oglądają? Ja może nie tyle dorzucić, co przypomnieć i powtórzyć swój refren o tej radykalnej przynależności i o tym, że ciało pozytywność jest dla wszystkich i że warto uznawać, należy uznawać każde doświadczenie i
pamiętać o tym, że jesteśmy jednostkami, że to są zawsze osoby na końcu gdzieś tam, niezależnie od tego, czy komentujemy, jak komentujemy, żeby pamiętać, że po prostu to są ludzie i też tak sobie właśnie cały czas do mnie wraca to, te nasze rozważania o tym, czy ciało pozytywność jest nieskończoną afirmacją. Tak sobie myślę, że po prostu pamiętając o tym, że ciało pozytywność jest bardzo ważna dla uzyskania tej sprawiedliwości społecznej dla osób marginalizowanych. Warto mieć do tego takie podejście, żeby brać dla siebie to, czego nam trzeba. I starać się trochę rozszerzać ten swój światopogląd poza koniec własnego nosa. Ale jednak dajmy sobie trochę luzu w tym, co z tej ciała pozytywności bierzemy. W sensie to nie jest naprawdę wesołe miasteczko, że trzeba mieć tyle wzrostu, żeby się załapać. Dla społeczeństwa i tak jesteśmy zawsze za niskie, za wysokie, za chude, za grube. Włos nie w tym kolorze, skóra nie w tym kolorze, oznaczenie w dokumentach nie takie, jak trzeba. W ogóle wszystko. I nigdy nie będziemy wystarczająco dobre dla wszystkich. Po prostu bądź wystarczająco dobry dla siebie nawzajem chociażby. Emila, ostatnie słowo jeszcze od ciebie? Tak, nie wiedziałam co powiedzieć. Natchnęłaś mnie teraz. Pojadę punkiem, jako trochę punkowa w danych latach. Cytatem klasycznym, jeżeli bardzo chcesz zmieniać świat, to nie zapomnij zacząć od siebie. I polecam, rekomenduję 10 na 10. A ciała pozytywność w tym kontekście myślę też jest ważna, bo jakby nie każdy musi to brać jako swoją perspektywę. Nawet nie trzeba ciało pozytywności nazywać ciało pozytywnością, tak? Możemy to robić, aplikować do swojego życia. W ogóle nie brać tego pod uwagę jakąś naszą, nazwijmy to, filozofię życiową, ale to jest po coś, dla kogoś. To nie jest, no tak jak też tutaj mówiłyśmy, to jest narzędzie przede wszystkim, a nie materiał na rozprawczę filozoficzną. Więc już w ten sposób to traktujmy, a narzędzie to jest dla ludzi, więc pamiętajmy o tym, że tym są ludzie. Dobra. Bardzo, bardzo wam, dziewczyny, dziękuję za tę rozmowę. Bardzo też dziękuję osobom, które nas oglądały. I dziękuję za całą kampanię, bo to już była ostatnia nasza rozmowa w tym cyklu. Myślę, że przed dziewuchami jeszcze dużo, dużo takich. Także zachęcam też do komentowania wciąż pod zapisem naszej rozmowy, do wspierania dziewuch, do czytania bloga Uli, do wspierania transfuzji. I bądźmy dla siebie wszystkie wyrozumiałe. A na sam koniec jeszcze zapraszam osoby, które nie załapały się na samym początku na animację, to zapraszam na powtórkę naszej animacji. Dziękuję bardzo i dobrej nocy. Dzięki. Dzięki. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Dzień dobry, przyszłam się porozglądać i jeszcze się zastanawiam. Oczywiście. A może zaproponuje pani coś z bielizny modelującej? Myślałam bardziej o czymś takim. Wie pani co, ja myślę, że w tej bieliźnie to nie będzie pani zbyt korzystnie wyglądać. Polecałabym przymierzyć ten model, on bardzo fajnie wysmukla i jak ja go zakładam, to od razu jestem bardziej pewna siebie. A czy ten fason jest w większych rozmiarach? No, i oczywiście mogę to dla pani sprawdzić, ale uprzedzam, że nie będzie pani w tym zbyt dobrze. Takie rzeczy lepiej prezentują się na szczuplejszych dziewczynach. Ty też tak masz? Uczy się nas, że bez poznania innych nie będziemy atrakcyjne. Mamy tego dość.